Hello kochani, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj przychodzę do was z tagiem kulturalnym. Pytania do tego tagu wzięłam od Małej Czarnej. Pytanie jest dość sporo, bo 14 czy 15, także zacznę może od razu, żeby nie przedłużać. Wszystko mam zapisane na moim tablecie normalnie, mojej nieśmiertelnej Noki. Także zaczynamy. Pytanie pierwsze, ulubiony film. I mam takie trzy ulubione filmy, które mogę oglądać non-stop, które już widziałam 10 razy, ale obejrzę 11, 15 i 20. Jest to Titanic, Sara i Uwierz w miłość. Sarę już polubiłam, odkąd pierwszy raz właśnie ją oglądałam w telewizji. Pokochałam ten film za każdym razem, jak tylko potem widziałam w programie telewizyjnym, że leci Sara, to od razu normalnie musiałam oglądać. Tak samo Titanic oglądam, on leci praktycznie co roku i co roku go oglądam. To samo Uwierz w miłość mogłabym oglądać non-stop i zawsze beczę na tym. Następny, ulubiony serial TV. I tutaj tego trochę jest. Mam jednego serialu, który Sara ogląda, mam kilka i jest to Dexter, Californication, Homeland, Breakout Kings, The Following, Touch, ale lubię też Przyjaciółki oglądać, oglądam sobie na internecie. I serial, którego kiedyś nie lubiłam, wręcz nienawidziłam, jak go tylko widziałam, to przełączałam, a dzisiaj go oglądam, kiedy tylko widzę w telewizji, jest to The Fresh Prince Air, Bel-Air, coś tam jakoś tak, z Willem Smithem. Uwielbiam ten serial naprawdę. Trójeczka, ulubiony aktor. Tutaj mam kilku i jest to Mario Kimaro. Kto ogląda telenowele, ten wie, o kim mówię. Jest po prostu boski dla mnie. Bruce Willis, Nicolas Cage i Van Damme. Van Damme to od dziecka się w nim kocham po prostu. Tak, to też. I to chyba na tyle z ulubionych tych aktorów. Następnie ulubiona aktorka i tutaj szok, bo tylko jedna, i to jest Catherine Zeta-Jones. Nie mam jakoś ulubionych aktorek, ale uwielbiam po prostu Catherine Zeta-Jones, jest ładna i po prostu to jest moja ulubiona aktorka. Następnie ulubiony zespół muzyczny i to będzie zdecydowanie Black Eyed Peas. Kocham Fergie od dziecka, odkąd tylko usłyszałam jej klip Fergalicious, Delicious, coś tam, wiemy o co chodzi. No i Ciemną strefę też bardzo lubię, Ciemna strefa zdecydowanie. Szósteczka, ulubiony wokalista. To będzie Paluch, Pich, Góral, Eminem, Snoop i bardziej w tą stronę, bardziej właśnie w stronę rapu, w stronę hip-hopu, bardziej właśnie w tym kierunku są moje gusta muzyczne. Ulubiona wokalistka, na pierwszym miejscu jest u mnie Jessie J, kocham ją. Lubię też bardzo słuchać Rihanny, Rity Ory, Dody. Także tutaj nie mam jakoś typowo ulubionej jednej, ale już jeżeli, no jeżeli tak się uprzeć i miałabym wybrać jedną, to jest to Jessie J. Ulubiony teledysk i to jest Jessie J. Dude. I innego ulubionego nie mam, chociaż ostatnio polubiłam też Gangnam Style. Kolejne pytanie, pytanie dziewiąte. Kino, teatr czy muzeum? Zdecydowanie częściej byłam w kinie, natomiast lubię też teatr, lubię też muzeum. Natomiast jeżeli chodzi konkretnie o muzeum, to na pewno nie znajdziecie mnie w muzeum jakimś motoryzacyjnym, gdzie są auta. Chyba że są motory, to spoko, tam będę. Ale tam, gdzie są auta, to nie, dla mnie. Ja wolę takie muzeum, wiecie, bardziej gdzie jest jakaś sztuka, gdzie są jakieś obrazy, gdzie są jakieś mumie. Nie przepadam też za muzeum, gdzie są jakieś, wiecie, wypane zwierzęta, bo mnie to nie kręci, mnie to wręcz obrzydza. Nienawidzę po prostu wypanych zwierząt. Także muzeum, gdzie jest, gdzie są obrazy, tam nie znajdziecie bankowo. Dziesiąteczka, ulubiony program TV. I tutaj tego trochę jest. I to jest takie, które lecą w telewizji, to jest Jeremy Kyle Show. Teraz sobie zapisałam wszystko, że nie zapomnieć o niczym. Dog Bounty Hunters, uwielbiam oglądać razem z narzeczonym Ghost Adventures, Ghost Hunters, Hunted Collector, Ghost Mine, Paranormal, Witness. I takie Ghost Speak, ostatnio zaczęliśmy oglądać i uwielbiam też Ultimate Fighter i UFC. Jeszcze jest fajny serial The Hunting of, on jest też mega, uwielbiam. W każdym razie najbardziej właśnie takie bardziej
programy telewizyjne z duchami paranormalnymi rzeczami i tak dalej. 11. Ulubiona książka. To, o matko, to jest 50 twarzy Greya. Słuchajcie, jak ja to zaczęłam czytać, ja nie mogłam przestać. Czytałam w każdej wolnej chwili, kiedy tylko mogłam. Potrafiłam siedzieć 2-3 godziny i czytać to w kółko, aż po prostu mnie oczy bolały, bo ja to na komputerze czytam. Ja też czytałam, więc po 3 godzinach moje oczy po prostu wołały o pomstę do nieba. Ale przeżyłam, czytałam już wszystkie i żałuję, że nie ma kolejnej części. Proszę, niech ta kobieta napisze kolejną, bo ja padnę. Uwielbiam tą książkę, mega, po prostu Christian Ach. Lubię też Dan Brown, Zaginiony symbol, a obecnie czytam Beneta, nie wiem, czy to kobieta, czy mężczyzna, Alpin Woods, jestem już potem. Jestem już na drugiej części, także to są moje trzy takie książki. Ulubiony festiwal. Ja nie chodzę na festiwale, nie mam ulubionego festiwalu. Wiadomo, jak jeszcze mieszkałam w Polsce, to oglądałam tam te Orange Music Awards, coś tam. Ale ogólnie nie oglądam festiwali po prostu, więc nie mam ulubionego. 13. Jaka jest twoja ulubiona kampania kosmetyku? I to jest reklama podkładów i tuszy do rzęs. To naprawdę, jak tylko widzę, to... Cisza, oglądam reklamę. Także tak. Także bardziej takich kosmetyków, właśnie podkłady, tusze. 14. Jaka jest twoja ulubiona forma spędzania wolnego czasu? I moja ulubiona forma spędzania wolnego czasu to jest leżenie na kanapie do góry, przy nic nie robię, nie? I tak jest prawda. Albo też bardzo lubię sobie usiąść, rozwiązywać krzyżówki. Wiecie, tutaj sobie młody na przykład ogląda bajkę, a też oczywiście rozwiązuje krzyżówkę. I ostatnie pytanie, jakie miejsce na świecie poleciłabyś do odwiedzenia? I to będą takie miejsca, gdzie jest co zwiedzać. To będą na przykład Włochy, Hiszpania, Chorwacja, jest tam naprawdę pięknie. Tutaj w Szkocji też jest ślicznie, jest mnóstwo zamków, zwłaszcza w Edynburgu. Także takie miejsca, ja uwielbiam osobiście zwiedzać różne stare zamki, zamczyska. Dlatego też takie miejsca po prostu polecam Wam. No i takie miejsca Wam polecam, to były wszystkie moje odpowiedzi na atak kulturalny. Mam nadzieję, że Wam się podobały moje odpowiedzi, ten tak w moim wykonaniu. Ja się będę z Wami powoli już żegnała, bo tu się na podłodze mi trochę tyłek zmarł, ale co tam, wymasuję się. Dobra, kochani, ja kończę, ściskam Was cieplutko i do zobaczenia następnym razem, pa pa!